Wieczorek przy mikrofonie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny program i ze mną gość, który przyjechał z niedalekiej miejscowości, a tak naprawdę z gminy Puchaczów. Witam serdecznie wójta gminy Puchaczów, Adama Grzesiuka. Dobrze? Dobrze. Nic nie przekręciłem? Wszystko jest w porządku. Dobrze. Adam, druga tura wyborów, bo to jest jakby naszym tematem dzisiejszej rozmowy. Większość osób już jakby myśli, że jest po wyborach, a to jednak jest gorąca dogrywka. No i powiedz mi w takim razie, bo jako gmina Puchaczów jest znana z tego, że no ma jeden z największych zakładów w Lubelszczyźnie, pracodawców, czyli mamy Bogdankę, czyli jest to bardzo ważne miejsce nie tylko dla Lubelszczyzny, ale i dla Polski. Powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o wybory, dlaczego zdecydowałeś się kandydować na wójta gminy Puchaczów kolejną kadencję, bo przypomnij mi, czwarta kadencja twoja, czy... No już siódma. Siódma, widzisz, to źle policzyłem, ale akurat siódma kadencja, czyli gminę znasz doskonale, wiesz, znasz potrzeby mieszkańców, więc powiedz mi, dlaczego chciałbyś jeszcze właśnie tą kadencję, bo zgodnie z ustawą to chyba ostatnia by była twoja kadencja. No tak, póki się ustawa nie zmieni, tak, to już ostatnia kadencja, ale w tym wszystkim dlaczego? Zawsze zadawałem sobie takie to pytanie, jest ono bardzo trudne, ale siła rozpędu, sam manewr funkcjonowania jest dla mnie cały czas wielkim wyzwaniem. Dzisiaj mogę powiedzieć tylko krótko. Gmina w ostatnim czasie rozpędziła się jeszcze bardziej. Mimo że jesteśmy gminą na pierwszym miejscu w województwie, najlepszą gminą w województwie od 2 lat ocenianą, mimo że jesteśmy od 10 lat co najmniej w pierwszej piątce gmin, najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w kraju, ale mimo wszystko gmina dalej pędzi. I jest co robić po prostu. Jest co robić, jest bardzo dużo tej pracy, a jeszcze jest szczególny okres, który zbiegł się na końcu kadencji jednej władzy i początku kadencji drugiej władzy. Z poprzedniej władzy udało nam się uzyskać około 30 milionów złotych i już to zaczęliśmy inwestować, ale nowa władza proponuje również nie mniejsze pieniądze i teraz chcemy właśnie te pieniądze przechwycić. Nie zrobi tego nikt inny, który przychodzi, nie będąc w temacie, nie będąc w zagadnieniu, niż ten, który jest w tej chwili w rytmie. Cały czas pracuje. Załoga dopracowana, załoga zgrana. Wydaje się, że wójt też wie, o co chodzi. No nie wydaje się. No jest tak, że wiesz, o co chodzi, bo jednak 7 razy, 7. kadencja, 6 razy cię wybrano, tak? Czy 7? Czekaj. 7 razy. 7 wybrano, teraz by była 8, tak? Czy jeżeli 7 razy zaufali ci mieszkańcy, to znaczy, że wiedzą, że wiesz, co robisz. Czyli jednym słowem, czy tam jednym zdaniem, czyli chciałbyś kontynuować to, co zacząłeś, tak, i po prostu skończyć pewne rzeczy, które zostały rozpoczęte, czy mają szansę dokończenia w twojej tej ostatniej kadencji, tak? Tak, i powiem inaczej, one powinny być dokończone, bo jeśli terminowo ich nie zrealizujemy, niestety dotacja nie zostanie uruchomiona. W związku z tym musimy, tu już nie ma wyboru, czy tak, albo nie. Musimy. Trzeba. Dobrze, to teraz mamy powody, dla których chcesz kandydować jeszcze na jedną kadencję, a jakbyś tak mógł podsumować takie swoje największe osiągnięcia, i o ile da się oczywiście tak w 2-3 zdaniach, to co twoim zdaniem jest takim twoimi największymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o wójta gminy i dla gminy, co udało się zrobić? Powiem tak, że patrząc przekrojowo, no, nie da się wyliczać pojedynczych inwestycji, bo jest ich bardzo dużo. Ale patrząc przekrojowo, jesteśmy rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. Po uporaniu się z wiekiem dzieci w wieku przedszkolnym, gdzie praktycznie rzecz biorąc miejsc przedszkolnych stworzyliśmy według potrzeb. Zaczęliśmy pracować nad młodszym pokoleniem, czyli wiek dzieci do 3 lat.
uruchomiliśmy pierwszy żłobek w gminie. 20 osób, a właściwie powiem inaczej, 20 mam, dobrze się wyraziłem? Tak, chyba tak, dokładnie. 20 dokładnie, mam, tak, ma spokojną głowę, może pójść sobie swobodnie do pracy, bo ich pociechy są w żłobku. Pod dobrą opieką. Pod dobrą opieką. Żłobek zbiera same superlatywy, przynajmniej na forum internetowym. Podobnie myślimy dalej, żeby drugie 20 miejsc uruchomić i myślę, że w tej kadencji to nam by zafunkcjonowało. I kolejny element, który jest, to ruszyliśmy szeroko w kulturę. Do tej pory funkcjonowało to na zasadzie ochrony zabytku, jakim jest nasz kościół w Puchaczowie, a teraz ruszyliśmy w zabytki pałacowe. Mamy jeden pałac, dwór Lachertów, który z programu Polska, Białoruś, Ukraina wspólnie z Białorusią uruchomiliśmy. Na Białorusi odtworzyliśmy pałac Tadeusza Rejtana, naszego bohatera narodowego. W Ciechankach, w gminie Puchaczów, otworzyliśmy dwór Lachertów, z którego zrobiliśmy Centrum Pracy Twórczej. Zapraszamy wszystkich malarzy, zapraszamy instrumentalistów, muzyków. Organizujemy na wszelkie sposoby koncerty, plenery i temu podobne działania. Rozumiem. To miejsce zaczęło Czyli żyć generalnie jak tak, po pierwsze stawiacie na bardzo młodych mieszkańców i tak. Na to, żeby kobiety mogły wracać po okresie macierzyństwa do pracy, pomagacie. Tak. Drugą rzecz stawiajcie na kulturę, bo to podsumowujemy. Tak, to jest kultura, tak. Bardzo fajnie. I to są jakby dwa główne tematy. To są te główne tematy, które w tej kadencji nam zafunkcjonowały i działały. Okay. Nie będę wspominał już o takich kwestiach, jak powiedzmy budowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego, naprawy. Bo to jest chodników. Taka podstawa. To tak? jest podstawa, to jest ta podstawa, którą tak. cały czas w każdej kadencji realizujemy, bo to jest potrzebne na co dzień. Dobrze, Adam, powiedz mi w takim razie, no to mamy to, co zostało zrealizowane, a teraz jakbyś oczywiście mógł powiedzieć, pewnie też z twoich celów w kampanii wyborczej, no właśnie, jakie te cele będą na najbliższe 5 lat? Co chciałbyś zrealizować jeszcze dla mieszkańców gminy? Wbrew pozorom, po prawie 30 latach ciężkiej pracy, jest jeszcze bardzo dużo do zrealizowania inwestycji. Na dzień dzisiejszy mamy zaawansowanie w budowie kanalizacji przewodowej na poziomie 83%. W tym procencie gmina jest skanalizowana. Dwie miejscowości i gmina jest praktycznie w 100% skanalizowana, no plus jeszcze jedna Albertów, gdzie planujemy oczyszczalnie przydomowe. Wtedy to 100%. W 100% gmina jest skanalizowana. No to bardzo dużo osiągnięcie. Bezwzględnie dokończyć. Wiąże się to również bezpośrednio z modernizacją oczyszczalni ścieków, którą na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy. No niestety wykonawca nam się nie spisał. Będziemy musieli jeszcze raz robić przetarg, ale to już jest w toku. To działamy, to realizujemy, bo przeciętny mieszkaniec już nie będzie musiał martwić się, co zrobić ze swoim szambem, co zrobić, czy patrzeć, czy to szambo jest pełne, czy jeszcze nie, tylko w sposób prosty będzie się pozbywał swoich nieczystości. Nie mówiąc już o tym, że właśnie przy tym wszystkim mamy wspaniały element, który cały czas chcemy podtrzymywać, to znaczy dotacje do wody i do ścieków. Woda u nas jest w 50% tańsza niż koszty wydobycia. Podobnie jest ze ściekami. Też około 70% dotujemy. A zatem stwarzamy warunki dla tychże mieszkańców po to, żeby się tylko u nas chcieli osiedlać. To jest ten nasz kluczowy element i on musi być kontynuowany. Czyli rozumiem, że stawiacie na osoby, które chciałyby zamieszkać w gminie, żeby tak. ta gmina rozwijała się. Powiem więcej. Jeżeli młode dzieci, no to rzeczywiście to dobre, wszystko się gra. To już jest element, który następuje. W skali ostatnich 10 lat przybyło nas około 1500. No to rzeczywiście jak na gminę to jest bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest ten element.
Pomijam już kwestię budowy chodników, oświetleń ulicznych, ale na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy kończymy kompleksowe wymiany opraw energetycznych, oświetleniowych, tak żeby płacić mniej za zużyty prąd, ale jednocześnie budujemy fotowoltaikę, budujemy również inne urządzenia, dofinansowujemy inne urządzenia energooszczędne, odnawialne źródła energii. To jest cały czas, robiliśmy to do tej pory, dalej chcemy i musimy to robić. I zresztą w programie, no, w najnowszych pieniądzach, które przyszły tam 27 miliardów, tak, i to jest chyba, tam jest dosyć sporo na takie inwestycje, więc dla gmin to będzie naprawdę duży zastrzyk kapitałowy, który warto wykorzystać. Tak, to będzie duży, bardzo duży zastrzyk kapitałowy i to właśnie musimy wykorzystać, to musimy realizować, bo to jest dla nas kluczem dalszego funkcjonowania i nie ukrywam potaniania kosztów mieszkania na terenie gminy Puchaczów. No bo o to nam chodzi. Mając duży zakład produkcyjny, stałe miejsca pracy, mamy gdzie przenocować, mamy co zaoferować naszym mieszkańcom, nowym mieszkańcom i tym teraźniejszym, żeby zostali u nas. Bardzo się cieszę, bo to są bardzo dobre wiadomości, jeżeli chodzi o naszą wschodnią część Polski. Rozmawialiśmy o mieszkańcach, mówiłeś o zmniejszeniu kosztów. Ja nie mogę nie zapytać, bo sam jestem człowiekiem, który od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą. Powiedz mi, a czy tutaj jest jako gmina, jako wójt, czy widzisz jakieś możliwości wsparcia tych właśnie przedsiębiorców, którzy, bo sam wiesz, była pandemia, nie było łatwo. Przy działalności gospodarczej, szczególnie małej i średniej firmy, no nie chcę tu wyrażać się, ale dostały te cztery litery. Czy tutaj widzisz jakieś szanse wsparcia, czy zaproszenia, jakieś ułatwienia dla przedsiębiorców u siebie? Te ułatwienia praktycznie cały czas występują. Kwestia, na dzień dzisiejszy mamy 232 podmioty zarejestrowane gospodarcze na terenie gminy. No i przyznam, że rzeczywiście staramy się je wspomagać. Co prawda w sposób bezpośredni, bo mamy trochę konflikt interesów podatkowych między dużym zakładem, jakim jest Bogdanka, a małą przedsiębiorczością, ale z drugiej strony ci przedsiębiorcy mają możliwość zarobkowania i to sporych pieniędzy właśnie obsługując Bogdankę. No, dzięki Bogdance. Duży pracodawca, więc to się w pewnym sensie równoważy. Ale z drugiej strony wychodzimy z innymi preferencjami. Właśnie te kwestie dotyczące dotacji wodnych, ściekowych, no nie powiedziałem o odpadach stałych, bo też jest to dotowane. Mhm. Na przykład u nas przeciętny mieszkaniec gminy płaci tylko 6 zł. Za odpady miesięcznie. O, bardzo niska cena. Tak. Ja nie wiem, czy za moment się nie rzucą inni wójtowie na ciebie, że dlaczego tak u ciebie dobrze, a u nich tak drogo, no po prostu. Mam nadzieję, że to przeżyje. Ja ci tego życzę jak najbardziej. 5 lat przed tobą, mam nadzieję, nowej kadencji. Tak, musisz mieć. W tym wszystkim właśnie te warunki stwarzane powodują, że z jednej strony osiedlanie, ale i z drugiej strony działalność gospodarcza. Mamy jeszcze coś takiego fajnego w planie zagospodarowania zapisanego, jak prowadzenie działalności gospodarczej niewykraczającej poza granicę obszaru działki. A zatem wszędzie, w każdej chwili może każdy podjąć działalność gospodarczą. I to jest bardzo dobry element, bo nie musimy specjalnie w planie wyznaczać miejsc do zagospodarowania. Chociaż staramy się, żeby właśnie w tej przyszłej kadencji, mając do dyspozycji około 60 hektarów gruntu przemysłowego, właśnie utworzyć strefę ekonomiczną, w której to może nie na zasadzie chałupniczej działalności, ale ci więksi przedsiębiorcy mogliby się znakomicie osiedlić, no i tam preferowalibyśmy już wprowadzenie strefy podatkowej. No i tutaj to jest kolejna dobra wiadomość. Nie mogę nie zapytać, bo w tym momencie nie wiem jak u ciebie, bo właśnie chciałem się dowiedzieć, ale w wielu gminach, jak rozmawiałem z włodarzami, czy którzy już od wielu kadencji byli, czy startującymi, występuje takie zjawisko jak wykluczenie komunikacyjne. Powiedz mi, czy tutaj u ciebie w gminie, bo bliskość Łęcznej, bliskość
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego czy Lublina. Czy coś takiego jak wykluczenie komunikacyjne istnieje? Czy tutaj ta komunikacja z tymi większymi, powiedzmy, miastami, czy jest jakieś rozwiązanie? To tak, jak co byś na ten temat powiedział? No niestety dotyka nas ten problem. Szczególnie przy tych bocznych miejscowościach, mówię tutaj bocznych, mam na myśli położone nie przy drodze krajowej, bo problem przy drodze krajowej istnieje, jest w zupełności rozwiązany. Gmina jest, można by powiedzieć, po środku odległości między gminą Cyców a Łęczną, a zatem z Cycowa startujący autobus zbiera również pasażerów z terenu gminy Puchaczów. I ten problem przy krajówce, dojeżdżają do Łęcznej, ten problem jest rozwiązany. Gorsza sprawa jest właśnie przy tych drogach powiatowych nieobsługiwanych przez drogę krajową. I tutaj staramy się organizować na zasadzie nawet w pewnym sensie transakcji wiązanej, by obsługujący na przykład dowóz do domu seniora czy coś mogli utrzymywać nawet niekorzystny kurs właśnie Puchaczów-Łęczna. Czyli wspieracie jako gmina? Wspieramy jako gmina tenże element. No i również staramy się dopracować takiej sytuacji wspólnie z sąsiadami gminami, by wykorzystać te środki, które preferuje właśnie rząd, by uruchomić te wykluczenia, zlikwidować. I to jest bardzo ważna informacja, bo wszędzie, gdzie gdzieś docierałem, czy gdzieś z kimś rozmawiałem, to jest duży problem. Wykluczenie komunikacyjne jedno, ale drugie troszkę o rekreację cię zapytam, bo to można połączyć i z tym komunikacją i rekreacją, bo interesuje mnie połączenie ścieżkami rowerowymi, jeżeli chodzi o gminę Puchaczów, no bo wiadomo, no atrakcją, poza oczywiście kopalnią, która jest pracodawcą, ale też no, ludzie odpoczywają, więc przypuszczam, że z Puchaczowa chętnie dojeżdżają na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Praktycznie Puchaczów jest w środku, można tak powiedzieć. Jak to wygląda z tej strony? Czy tu jest gmina jakieś, czy już zrobiła, czy planuje właśnie te ścieżki rowerowe, połączenia pomiędzy jeziorami czy Łęczną? Jak to, Adam, wygląda u was? To znaczy, przyznam, że mamy tutaj z jednej strony już co najmniej 4 istniejące ścieżki rowerowe, które funkcjonują i to są nawet kilometrażowo dość wartościowe, bo pierwsza łącząca Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, jest to przeplatanka, ścieżki typowe, budowane, połączone również drogami polnymi, ale to już jest odcinek 42 kilometrów, którym ładnie, można sobie zaliczyć na rowerze bardzo przyjemnie, w ciekawym krajobrazie. Druga ścieżka to jest to łącząca gminy Cyców i Puchaczów jako forma pętli takiej, 35 kilometrów, więc też kolejne elementy tutaj rowerowe jak najbardziej przebiegają. Trzecia jest to łącząca gminę Łęczną, Milejów, Puchaczów, też jest to forma pętli i to są już ścieżki wybudowane z prawdziwego zdarzenia, gdzie ta pętla około 22 kilometrów też dla rowerzystów jest bardzo fajna, atrakcyjna, bardzo wspaniała, no tak, atrakcyjna. Tak jest. No i czwarta trasa Łęczna, Milejów, Puchaczów, Cyców, też około 26 kilometrów, też częściowo przeplatanka, ale już kierunek oznakowany do jazdy jest. A czy planujesz coś w swoich działaniach właśnie z tego zakresu w najbliższym czasie? Tak, no przyznam, że pierwszą taką ścieżką, którą wybudowaliśmy w poprzedniej kadencji, to była właśnie taka ścieżka rowerowa z prawdziwego zdarzenia, oświetlona między miejscowościami Ciechanki, Ostrówek. To jest niespełna 2 kilometry takowej ścieżki, wybudowaliśmy z projektu, ale rzeczywiście cieszy się wspaniałym powodzeniem. Między innymi dlatego, że z jednej strony młodzież z Ciechanek, młodzież szkolna, czy to na obiekty sportowe, czy do szkoły w Ostrówku,
może się przemieszczać, nie czekając na autobus szkolny, tylko siadając na rower, bądź piechotą, bo ścieżka jest oświetlona, miłe, przyjemne z pożytecznym. Tak. Natomiast drugą ścieżką, którą wybudowaliśmy, jest odgałęzienie od tej ścieżki właśnie do tego dworu Lachertów, gdzie wspólnie wybudowaliśmy i ulicę, i ścieżkę rowerową. No jeszcze w tej kadencji trzeba to tylko doświetlić i będzie bardzo fajnie. To wiesz co, to chciałem teraz wrócić troszkę do tych właśnie rzeczy związanych z kulturą, sportem, jeżeli pozwolisz, bo ten dwór cały czas rozmawiamy o nim, ale to tak jak słyszę, bo ja go nie znam, nie miałem jeszcze okazji obejrzenia, ale rozumiem, że to ma być takie trochę centrum rozrywki, coś, rozumiem, gdzie mają się wydarzenia różnego rodzaju dziać, tak? Rozumiem dobrze? Tak, tak. Dobrze myślę? Tak, powiem inaczej. Nam się marzy, żeby z tego stworzyć takie centrum kultury, centrum odpoczynku, rekreacji. Ten pałac to jest dopiero pierwszy malutki elemencik na tejże mapie. Droga dojazdowa troszeczkę ten punkcik powiększa. Ale jeszcze mamy 10 hektarów zabytkowego parku, który chcemy zrewitalizować. Właśnie podjęliśmy już uchwały rewitalizacyjne i mam nadzieję, że z tych środków, które w tej chwili wchodzą z KPO, czy później z RPO będą wchodziły, uzyskamy odpowiednie środki, które nam będą pozwalały z jednej strony ten park zinwentaryzować i ustalić, co trzeba zrobić, żeby go odnowić, żeby on wrócił do życia, ale jednocześnie tam właśnie wejść z oczkiem wodnym, dużym, bardzo dużym oczkiem wodnym, które funkcjonowało. Czyli taka forma trochę zalewu takiego, tak? Czy za dużo? Nie, takiego małego jeziorka, Małego jeziorka, okej. Tak, które by właśnie było jako ten element rekreacyjny, połączone również z pewną formą tężni, gdzie ten turysta przyjeżdżający, czy ta osoba odwiedzająca mogłaby sobie siąść na rower, który zakupiliśmy z tego programu i pojeździć, ale i również usiąść, odpocząć, no być może, że czasami również skorzystać z gastronomii. No to powiem ci, że bardzo, bardzo ciekawa propozycja, ale jak już jesteśmy przy tym parku, to no wiadomo, że gdzieś tam podświadomie mamy, że Bogdanka to jednak ma wpływ na środowisko. Powiedz mi, czy w tym kierunku, czy związane właśnie są jakieś działania, czy zamierzasz podejmować, czy, a może już nie trzeba, bo są podjęte działania związane z ochroną środowiska. Czy tutaj gmina przewiduje, twoje działania jakieś właśnie w tym kierunku będą szły? Bo też na to są ogromne środki, bo tak, ochrona środowiska, no jest to bardzo ważny element naszego życia. No powiem i jak tak. Możesz tutaj powiedzieć parę słów na ten temat? Powiem tak, że w tej naszej uchwale rewitalizacyjnej oprócz tych zabytkowych terenów w Ciechankach przewidzieliśmy również tereny zdegradowane na skutek przemysłu wydobywczego. Ja tylko powiem, że w najniższym punkcie osiadanie po wydobyciu węgla jest 8 metrów. Czyli jest teren 8 metrów niżej niż był pierwotnie. To powoduje, że tereny zaczynają być bardzo nawodnione, wręcz tworzą się naturalne zalewiska wodne. I teraz pomysł wspólnie z Bogdanką zmierza w tym kierunku, żeby te tereny przywrócić ludziom do funkcjonowania. Z jednej strony byłyby to stawy, w których można by było powędkować. Z drugiej strony byłyby te tereny rekreacyjne w postaci ścieżek rowerowych, ścieżek pieszych, wypoczynkowych, w których można by było zrobić właśnie element wypoczynku. Obszar, rekreacja, odpoczynek, rekreacja, spotkań rodzinnych, bo też spotkania rodzinne. Obszar rzędu 30 hektarów, jaki obejmuje ten teren, naprawdę ma bardzo dużo do zrobienia. I tu przede wszystkim cieszę się, że zarząd kopalni przystał na nasze propozycje, ba, w niektórych przypadkach nawet wręcz poszedł dużo bardziej do przodu, proponując takie, a nie inne rozwiązania. No tylko jest jedna szkoda, jedna malusieńka, od kilku lat pracowaliśmy nad tym, w tej chwili trochę przygasła.
marzy nam się jeszcze stok narciarski ze Zwałki. No. Pracowaliśmy nad tym bardzo długo. W tej chwili troszeczkę to przygasło, ale mam nadzieję, że odżyje. W nowej kadencji. Jest tak? Szansa w nowej kadencji, że to odżyje. To ja ci tego bardzo serdecznie życzę. Chcę jeszcze zapytać cię, podpytać cię o bezpieczeństwo, bo drogi, oświetlenie, już wspominałaś, że jest, a powiedz mi, czy gmina uchodzi za gminę bezpieczną, czy tutaj w tej kwestii, bo wiem, że to jest bardzo istotna rzecz, jeżeli ludzie mają się osiedlać, jeżeli mają, a zapraszasz jako wójt, jako gmina, żeby tutaj osiedlali się 1500 mieszkańców nowych, tak? To, tak, co powiedziałeś. Tak. Czyli to bezpieczeństwo jest istotne i co na ten temat moglibyśmy powiedzieć? No przyznam, że temat jest bardzo skomplikowany, bo na pewno doświetlając, na pewno budując chodniki czy dobre drogi, poprawiamy to bezpieczeństwo, bo samochód jedzie pewniej, jedzie swoim torem, pieszy idzie swoim torem. Jeśli jest oświetlone, również jest widoczny w nocy. Jest również bezpieczeństwo, które uruchomiliśmy przy drodze krajowej, bo przyznam, że był odcinek, który powodował no niestety bardzo dużo kolizji i na skutek rozwijania nadmiernej prędkości i niestety wypadki śmiertelne. Udało nam się... Tak zwany czarny punkt, tak? Czarny punkt. I właśnie w tym przypadku, właśnie w poprzedniej kadencji udało nam się wspólnie z innymi gminami. Była tutaj gmina Łęczna, była tutaj gmina Cyców, no i oczywiście kopalnia, jednostki gospodarcze kopalni, zakłady kopalniane, gdzie wspólnym wysiłkiem udało nam się stworzyć odcinkowy pomiar prędkości. Właściwie od tych kilku lat, kiedy już funkcjonuje ten odcinkowy pomiar prędkości, nie było ani jednej stłuczki, nie było ani jednego wypadku. Przedtem było kilka wypadków śmiertelnych. To jest największy sukces pod względem bezpieczeństwa. Chociaż wcześniej jeszcze w innych miejscowościach też, no wiem, że kierowcy o tym dobrze nie mówią, bo jak się stawia fotoradar, to zwykle on jest elementem zemszczenia. Tak. Ale z drugiej strony jest to element dla mieszkańców uspokojenia. No tak, i bo zdejmuje się jednak nogę z gazu. Tak, chociaż przyznam, że również takie elementy jak pojawianie się, powiem w cudzysłowie, obcych osób, w sensie akwizytatorów czy innych branych w cudzysłowie, wypracowaliśmy taką metodę, że nawzajem mieszkańcy się informują. My natomiast na stronie internetowej czyli od razu to... Czyli taka trochę straż obywatelska, tak? Taka coś w rodzaju mini straży obywatelskiej, ale właśnie poprzez strony internetowe gminy od razu uczulamy, że coś takiego się pojawiło. Bądźcie ostrożni. To jest świetna inicjatywa. To powiem, że jestem pod wrażeniem, bo rzeczywiście to daje bezpieczeństwo. Nie byłbym sobą, Adam, jakbym nie zapytał cię o kobiety, bo to jest temat, myślę, że wdzięczny dla każdego mężczyzny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no też zawsze staram się pytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o równe szanse kobiet w gminach, w miejscowościach. Jak to wygląda u was? Czy rzeczywiście kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości, szanse w robieniu kariery, w tworzeniu, nie wiem, firm, czy może w polityce, może w biznesie. Jak to jest w gminie, powiedz u was? No przyznam, że pytanie jest szalenie trudne. Nie dlatego, że nie umiem odpowiedzieć, staram się to uwzględnić, ale jest kwestia inna. Mając duży zakład, jakim jest Lubelski Węgiel Bogdanka, gdzie wiadomo, mężczyźni mają prym, a zatem kobieta jest niejako w drugiej, w tym drugim obiegu. No i w tym wszystkim wychodzi kwestia taka, że jak zrobić, żeby rzeczywiście tą kobietę oderwać od domu i spróbować, żeby się uaktywniła. To, co powiedziałem na wstępie, że najpierw ta liczba miejsc przedszkolnych, które powodują, że już ta mama ma, gdzie to dziecko bezpiecznie zostawić. I sama może teraz zająć się żłobki, karierą, tak? Otwieramy jej drogę do myślenia, do tworzenia własnej kariery. Powiem więcej. Gmina średnio, gmina
mam na myśli nie urząd, ale wszystkie jednostki współpracujące z gminy, typu szkoło, typu zakład gospodarki komunalnej, biblioteki i tak dalej, zatrudnia w sumie około 350 osób. Powiem, że w znakomitej większości staramy się, żeby były to kobiety. Tam, gdzie jest to możliwe, właśnie zatrudniamy te kobiety. To jest taki pierwszy malusieńki przecineczek, który się pojawia. Natomiast to, co jest podstawowo, czyli zabezpieczenie tych najmłodszych członków rodziny, powoduje, że kobieta może zacząć myśleć inaczej. Ma spokojną głową. Może poszukiwać pracy poza terenem gminy, ale i jednocześnie myśleć sama o sobie. Dobrze, to już wiemy. Panie, które nas oglądają, wiedzą, że jeżeli by chciały się zdecydować na męża chociażby w gminie z gminy Puchaczów, to będą miały szansę wrócenia szybkiego do pracy zawodowej chociażby. Adam, wróćmy do tego, co jest bardzo istotne dla ciebie, dla twoich współpracowników, dla twojego sztabu, czyli druga tura wyborów, bo 21 bodajże, tak? Tak. W niedzielę mieszkańcy gminy Puchaczów podejmą decyzję, komu powierzyć stery na najbliższe 5 lat. Powiedz mi, czy jakieś działania jeszcze przewidujesz na te ostatnie dni, tak żeby mieszkańcy jeszcze zobaczyli, co możesz im zaoferować, czy co będziesz robił właśnie w nowej kadencji? Czy jakieś działania przewidzieliście? No, przede wszystkim tym podstawowym, takim pierwszym do zauważenia przeciwdziałaniem jest nasza dzisiejsza rozmowa. Bo tak, właśnie to bardzo służy temu, tak, żeby właśnie mieszkańcy mogli jeszcze raz przypomnieć sobie, czy uwzględnić to, co do tej pory zostało zrobione, i jednocześnie starałem się uwidocznić, co jeszcze przed nami. Natomiast ja jeszcze myślę w dwóch kierunkach. Pierwsze, takie niejako uczulające, tak jak na bezpieczeństwo mówiliśmy, również na taką chwiejną propagandę, bo z jednej strony pisane wierszyki do rymu, czy spoty nagrywane nocą, owszem, fajnie wyglądają, fajnie się to słucha. Tylko co to ma wspólnego z prawdą i rzeczywistością? Natomiast druga kwestia to jest kwestia takiego żywego przekazu, który staram się cały czas zrealizować. No i to, co jest najważniejsze. Powiedziałem na wstępie, że jesteśmy na pograniczu władzy, która ustąpiła, tak, tak, i władzy, która przyszła. Szczęśliwie udało mi się przeżyć poprzednią. W tej akurat mam znacznie większe względy, z których możemy sobie tutaj jasno i wyraźnie wiele więcej obiecywać. Rozumiem. Dobrze. To teraz jako dziennikarz zazwyczaj proponuję w takich naszych moich spotkaniach z włodarzami tak zwaną setkę dziennikarską. Adam, tutaj na wprost jest kamera i bardzo bym prosił cię, żebyś tak w krótkich słowach zwrócił się do mieszkańców swojej gminy. Dlaczego powinni na ciebie zagłosować? Proszę bardzo, oddaję ci antenę. Drodzy mieszkańcy, przyznam, że druga tura wyborów jest przeżyciem wielkim dla wszystkich. Dlatego chciałbym przede wszystkim zaprosić Państwa do jak najbardziej licznego uczestnictwa w tejże drugiej turze wyborów. Bo gremialne wsparcie mojej osoby powoduje, że mandat mój jest znacznie mocniejszy. No i co najważniejsze, możemy kontynuować wtedy nasze dalsze działania. To, co powiedziałem wcześniej, i bezpieczeństwo, i inwestycje, i szeroki program działania na poszczególne sołectwa powoduje, że mamy czym się pochwalić, ale jeszcze więcej mamy do zrobienia. I to chcielibyśmy wykorzystać. Szanowni Państwo, nie wierzcie nikomu w różne kolorowe przekazy. Prawda, rzeczywista prawda jest naszą siłą. Bądźcie sobą. O to Was proszę. Adam, dziękuję ci bardzo za informacje dla wyborców. A tak na koniec, powiedz mi tak po ludzku, czego ci mogę życzyć na te ostatnie dni? I oczywiście, jeżeli w co wierzę i trzymam do ciebie kciuki na najbliższą kadencję jako wójta.
Masz jakieś takie swoje marzenia, życzenia? Na pewno tak. Powiem inaczej. Sam jestem wędkarzem. Zwykle wędkarze między sobą życzą połamania kija, byleby nie na kolanie. Okej. Okay. Tak. Nie wiem, jak tutaj się wysłowić w tym wszystkim, ale myślę, że na pewno nie gorszych działań jak do tej pory. Adam, bardzo ci tego życzę i oczywiście mieszkańcom gminy Puchaczów popieram i oczywiście proszę o głosy dla Adama, bo to jest dobry włodarz, który powinien kolejną kadencję dowodzić gminą, żeby państwu żyło się po prostu lepiej. Moim gościem był wójt gminy Adam Grzesiuk. Witam. Tak. Dziękuję ci bardzo, Adamie, dziękuję za spotkanie. Bardzo. A to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Żegna się z państwem Marek Wieczorek. Do widzenia.